Cześć, ponownie Michał z portalu Władek.pl. Słuchajcie, dzisiaj jestem na plaży, troszeczkę może nietypowo, bo temat jest o wędkarstwie z kutrów, ale no, w tych okolicznościach przyrody chciałbym Wam pokazać, na co będziemy łowić. Tak jak wiecie, na wędkarstwie takim morskim typowo będziemy raczej łowić w pionie. Do tego przydadzą nam się pikery. Tak wyglądają przysłowiowe pikery. One są takimi rybkami zwężonymi, z jednej strony zwężonymi, takimi bardziej płaskimi, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o cenę, to ja sobie specjalnie zostawiłem te ceny. Mamy po 17 zł takiego pikera, to jest 180 gram. Tutaj mamy o Jacksona 150 za 15 zł. I mamy jeszcze taki fajny kolor, też 150, też za 15 zł. No, na początek kupiłem sobie takie trzy, ponoć no, główne, takie, które się sprawdzają. Do tego wszystkiego będziemy potrzebować wędzisko. Wędzisko, ja myślę, że tak to 300 gramów powinno mieć tego wyrzutu. Jeżeli chodzi o długość, no myślę, że to zależy w sumie od Was. Wiecie, ja mam takie do 3 metrów, to jest kormorana Sea, jakiś tam Red Peak, o, Red Peaka mam, o, trochę mi wyleciało z głowy. Miałem go tutaj, żeby Wam pokazać, pokażę Wam go kiedy indziej. Jeżeli chodzi o plecionkę, ja użyłem coś takiego, plecionka dosyć fajna, nie wiem, czy to tutaj będzie widać, taka fluoro, żółta, 73 zł, no to jak dodamy sobie tego pikera, powiedzmy, czy tam jednego, czy dwa, no to już mamy 100 zł. I teraz, ponieważ prawo polskie zezwala na to, żeby mieć na końcu dwa haczyki, więc jak mamy tego pikera z kotwiczką, to możemy użyć coś jeszcze. I teraz tak, możemy sobie kupić różne przywieszki takie, no nazwijmy to przywieszki dorszowe. Tak jak widzicie, one wszystkie są po trzy pakowane i one już są tak uzbrojone. I teraz tak, żeby być wędkować zgodnie z prawem, to powinniśmy tak. Jeżeli chcemy mieć na końcu tego pikera uzbrojonego, to wypinamy sobie z tego przyponu tą jedną sztuczną rybkę, larwę, czy jak tam, co tam będziecie mieli. I robimy, że nasz piker ma kotwiczkę, a tutaj mamy drugi haczyk i jest wtedy ok. Jeżeli chcecie łowić troszeczkę inaczej, że pikera używać jako typowego ciężarka, to wtedy z pikera musicie wypiąć kotwiczkę. Tutaj możecie sobie z takiego zestawu potrójnego wypinacie sobie jeden haczyk, używacie tylko dwóch z takiego zestawu i wówczas oczywiście też jesteście w pełni legalni. Oczywiście mówię tutaj, jak to powinno być, bo wiem, że dużo ludzi łowi na tak zwaną choinkę, czyli po prostu ile fabryka daje, ma tych haczyków. No jest to nie do końca legalne, znaczy się na pewno nie jest legalne, ale czy na to też jest więcej rybek bierze, wątpię. Także to nie jest taka zasada, że jak będziecie mieli tam 10 haczyków, że będziecie mieli więcej od tego, co z boku ma po prostu 1 czy 2. Pamiętajcie, że dorsze są w zasadzie przyklejone do dna i teraz jak my będziemy tam tym naszym pikerem im machać, to po prostu on na niego się rzuci. To, co on ma tam metr wyżej, czy dwa nawet metry wyżej, to on nawet nie zauważy, podejrzewam. I w tym momencie taka przysłowiowa choinka nie ma chyba racji bytu. Śledzie można łowić na 5 haczyków, to jest taki jedyny tutaj, jedyne takie odstępstwo od tej cyfry 2, bo z plaży też można łowić na 2 haczyki, w wędkarstwie morskim można używać też kotwic. Słuchajcie, ja jeszcze przyniosłem tutaj coś takiego, takie, zobaczcie, haczyki z dodatkowym obciążeniem, żeby sobie też zrobić parę zestawów takich typowo swojskich. Do takich swojskich zestawów możemy na przykład użyć naszego pikera jako typowego obciążenia. On będzie bardzo fajnie, wiecie, spadał takim ruchem, nie jak kamień w wodę, tylko troszeczkę będzie tak meandrował sobie w tej wodzie, się chwiał na wszystkie boki, a u góry będziemy mieli, powiedzmy, nad nim dwa przypony z różnymi innymi gadżetami. Kupiłem na przykład takiego raka. Jak go uzbroję, zobaczcie, w taki haczyk,
Haczyk jest delikatnie obciążony, on powinien bardzo fajnie się zachowywać na głębokości. Mam tutaj, o zobaczcie, no parę takich ciekawych rybek. Poczekajcie, wywalę to, może na rękę wam pokażę troszeczkę z ręki. Już jest dosyć ciemno, więc kiepsko to może być widać. O, zobaczcie, no tutaj jest ten rak, który wam pokazywałem wcześniej. Parę takich typowych twisterków, oczywiście rozmiar jest dużo większy. Tutaj mam jeszcze takiego ala raka z jakimiś elementami, z brokatem. Także spróbuję to trochę pouzbrajać, jak będę teraz płynął w rejs, bo już jest umówiony rejs nie teraz w tą sobotę, tylko następną na jednostce Cape. To troszeczkę to wypróbuję, zresztą się też zrobimy wywiad z kapitanem, co on o tym wszystkim sądzi. No i to tyle. Ja spróbuję, wiecie, połowić legalnie, tak jak się powinno łowić na haczyk, na dwa haczyki i na przykład gołego pikera. Nie będę tam robił żadnych choinek, żadnych tam ściem robił. Pokażę wam w praktyce, jak to będzie wyglądać. Także to jest taki kanał typowo dla laików. Nie miejcie mi za złe, jeżeli wy jesteście co drugą sobotę tutaj na morzu i sobie łowicie. To nie jest kanał dla was, bo wy dużo lepiej wszystko wiecie ode mnie, ja się po prostu wszystko uczę. Aczkolwiek uczę się wszystkiego może niekoniecznie tak, jak się w praktyce robi, tylko tak, jak się powinno robić. To taki drobny ukłon czasami, wiecie, do kierowców, że zupełnie inaczej się niby jeździ, a inaczej człowiek się uczył, choć czasami przyznam, że jednak ta praktyka robi swoje i praktyka jest lepsza od tego, co się człowiek nauczył w szkole dla kierowców. No miejmy nadzieję, że w tym wypadku to, co ja wyczytałem, to na co prawo zezwala, jednak jest jakoś tam też nam na rękę i faktycznie ta przysłowiowa choinka nie będzie mi na rękę, będę więcej miał rybek z typowo dwóch haczyków. To tyle, słuchajcie, jeszcze później wam opowiem o tym, jak się ubrać na kuter, no bo wiadomo, mamy październik, nawet tutaj jestem na plaży i już jest tak troszeczkę zimno, tam na morzu zdecydowanie będzie zimniej, także wam później coś tam jeszcze opowiem, a potem już zaczną się same wyprawy na dorsze, na morze. Trzymajcie się, cześć!